domu, który należał do jednego z najwybitniejszych polskich artystów okresu młodej Polski, czyli przełomu XIX i XX wieku. Domu, który był dla Jana Kasprowicza ostatnią przystanią w jego życiu. Kiedy kupował ten dom, miał 63 lata. I właściwie mówimy o nim, że już był człowiekiem spełnionym, ponieważ ta młoda Polska oficjalnie uznana ją w 2015 roku, w chwili odzyskania niepodległości. Czyli upłynęło 5 lat po zakupu domu, okres, w którym już podsumowano epokę i Kasprowicz obok Kazimierza Przerwy Tetmajera był czołowym przedstawicielem właśnie poezji tamtej epoki. Obok niego, obok nich to był Stanisław Wyspiański w dziedzinie dramatu i tutaj wielcy powieściopisarze Władysław Reymont i Stefan Żeromski, Ścisła Czołówka. Równocześnie od 2 lat Kasprowicz pełnił funkcję rektora Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. To był sukces, który cenił sobie najbardziej ze wszystkiego, co w życiu osiągnął. Przede wszystkim. No i tak Kasprowicz doszedł na sam szczyt, zostając rektorem jednej z najbardziej przecież liczących się polskich uczelni. Blisko, a nawet może 12 lat, przepraszam, towarzyszką życia Jana Kasprowicza była... 15 w tej chwili do końca marca, oprócz poniedziałków, to jest już malowidło późniejsze, ono pochodzi z lat 30. już po śmierci Jana Kasprowicza. Pani Maria tutaj pozostała, otrzymała w spadku trzecią część domu, a pozostałe dwie trzecie Kasprowicz zapisał obu córkom, z tym, że one miały do dyspozycji cały pierwszy kawałeczek jeszcze parteru, a głównie na część frontowa i kawałek biblioteki. Maria. Aha, to Maria.